1 marca wspominamy błogosławionego Krzysztofa Zakonnika. Krzysztof przyszedł na świat w 1410 roku w Mediolanie we Włoszech w rodzinie katolickiej. Już jako młody człowiek pragnął służyć Panu Bogu. Wstąpił więc do zakonu ojców dominikanów. Tam studiował dzieła świętego Tomasza Zakwinu. Dał się poznać jako bardzo pobożny, gorliwy i wzorowy zakonnik. Święcenie kapłańskie przyjął, gdy miał około 25 lat. Z radością natychmiast wyruszył w świat jako kaznodzieja, by głosić Chrystusa ludziom, którzy wtedy odwracali się od Boga, od Kościoła, gdyż byli zauroczeni ludzką mądrością. Ksiądz Krzysztof z wielką pobożnością odprawiał msze święte, modlił się, zachowywał wiernie regułę zakonną, zadziwiał łagodnością dla innych i surowością wobec siebie. Był autorytetem dla wielu świeckich i wpływowych ludzi, a także przyczynił się do nawrócenia wielu z nich. Mimo, że jako kaznodzieja dużo podróżował, często pieszo, znalazł jeszcze siły i czas na pisanie traktatów teologicznych. Pod koniec życia Krzysztof założył nowy klasztor ojców dominikanów w Taggia w północno-zachodniej części Włoch nad Morzem Śródziemnym, w którym kształciły się nowe pokolenia kaznodziejów dominikańskich. W marcu 1484 roku głosił rekolekcje wielkopostne w pobliskiej miejscowości. Tam zasłabł i przypuszczał, że jego życie się kończy. Prosił, by go zaniesiono do klasztoru w Taggia. Tam zmarł w 1484 roku. Papież Pius IX beatyfikował go 3 kwietnia 1875 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Krzysztof wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.